Obowiązuje w Polsce konstytucyjna zasada pomocniczości, a więc władza publiczna ma tą spełniać rolę pomocniczą w stosunku do tego, co robią obywatele. Władza powinna wykonywać tylko te zadania, które nie są w stanie wykonywać inne struktury i obywatele. To Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przepraszam, bo to trzeba się zastanowić, żeby powtórzyć ten cały zwrot, jest pomyślane w ten sposób, żeby wszystkie środki publiczne, które są dotychczas przeznaczane w formie konkursów, w formie grantów, w formach przejrzystych, takich, gdzie każdy ma równe prawa startować, ma być to jeden organ, który będzie decydował, którym organizacjom można dać środki publiczne na realizację zadań, a którym nie. To jest taki model Rosji putinowskiej, gdzie są wskazane dobre i złe organizacje. I oczywiście chodzi o to, żeby dostawały tylko te organizacje, które będą związane z rządem, będą popierały rząd. Już mamy przykład w tym roku, przecież czy Fundacja Państwa Elbanowski, czy oczywiście cała rodzina Radia Maryja z telewizją Trwam i tak dalej, czy środki przeznaczone przez ministra Szyszkę, no to są już pokazuje, że te działania już są, a więc takie postępowanie, takie utworzenie Narodowego Centrum, czyli kontroli, upartyjnienia skrajnego tych nadzoru nad organizacją spowoduje, że aktywność obywateli znacznie zmaleje.